gdzie są chłopcy z tamtych lat, dzielne chwaty, gdzie są chłopcy z tamtych lat, czas zatarł ślad, gdzie są chłopcy z tamtych lat, na żołnierski poszli szlak, to wieczy było tak, to wieczy było tak. Gdzie żołnierzy naszych kwiat, tych sprzed laty, gdzie żołnierzy naszych kwiat, czas zatarł ślad, gdzie żołnierze z tamtych lat, tam gdzie w polu krzyża znak, kto wie, czy było tak, kto wie, czy było tak. Witam serdecznie wszystkich przybyłych uczestników dzisiejszej uroczystości. Witam serdecznie w imieniu organizatorów dzisiejszej uroczystości 66. rocznicy bitwy o Tomaszów. Szanowni Państwo, witam najserdeczniej przybyło młodzież na dzisiejszą uroczystość. Tomaszów Mazowiecki, 18 styczeń, 66. rocznica wyzwolenia miasta Tomaszowa Mazowieckiego. Powiat Tomaszowski jest współorganizatorem tych uroczystości. Przyszliśmy tutaj, aby uczcić pamięć tych wszystkich żołnierzy, którzy polegli w wyzwalaniu Tomaszowa Mazowieckiego. Poznaliśmy historię tego wyzwolenia, spotkaliśmy się z młodzieżą i uczciliśmy pamięć tych, którzy oddali życie za wolność mieszkańców Tomaszowa Mazowieckiego. Winni jesteśmy wdzięczność naszą wszystkim żołnierzom alianckim, wszystkim żołnierzom polskim, radzieckim, którzy wspierali, wspomagali też w wyzwoleniu naszej ojczyzny i przelewali swoją krew. Dlatego nasza też modlitewna pamięć o nich wszystkich i nasza serdeczna prośba o chwałę nieba do Boga Ojca Miłosiernego, którą zanosimy z tego miejsca w dniu dzisiejszym w rocznicę wyzwolenia naszego miasta. Wieczny odpoczynek raz im dać, Panie, a światło świekuista nie daj im świeci. Wieczny odpoczynek raz im dać, Panie, a światło świekuista nie daj im świeci. Niech odpoczywają w pokoju wiecznym. Amen. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Zwracamy się też do młodzieży, aby pamiętała o tych chwilach, które były dla naszego miasta. Jest to spotkanie właśnie ma im przypomnieć o tym, jak to było 66 lat temu, w jaki sposób Tomaszów Mazowiecki był wyzwalany, przez kogo, ilu poległo, że 80 żołnierzy poległo tutaj właśnie, spoczywa na tym cmentarzu, a przy wyzwalaniu Tomaszowa 260. Jest to bardzo ważne, żeby uczcić pamięć tych, którzy oddali życie za wolność naszego miasta. Szanowni Państwo, Panie, Panowie, droga młodzież, oto dzisiaj, 66 lat temu, jak Tomaszów został wyzwolony spod okupacji Niemiec hitlerowskich. Na dzień dzisiejszy uważamy za stosowne, że oto Rosjanie weszli do Tomaszowa, krzyknęli hurra, Niemcy pokiwali ręką, odeszli i sprawa jest zakończona. To nie tak. Rzeczą tamtych dziejów ciągnie się przed pierwszej wojny światowej. Otóż w czasie I wojny światowej Tomaszów był również tym terenem, gdzie Niemcy ponieśli wielką klęskę. Zakodowali sobie to. Dlatego też w czasie II wojny światowej tu
wzdłuż Pszenicy wiśniewskiej fortyfikacji. A Tomaszów został bastionem twierdzy. To w Tomaszowie Niemcy wnieśli 24 bunkry. Najnowocześniejszym uzbrojeniem. Niezależnie od tego, dwa kolosy w Konewce i w Jeleniu, bunkry, a pod spodem nie wiadomo co tam jest do dnia dzisiejszego, gdzie wchodziło 60 wagonów towarowych lub cały pociąg osobowy i skrył się pod blaszkiem tychże bunkrów. Niezależnie od tego, począwszy od Sulijowa do Nowego Miasta, również postawione bunkry. Ludność miasta Tomaszowa wyburzona nie tylko za Tomaszów, ale o wiele dalej do Dębożyczki i temu podobnie pozupoczno kopać rowy dla Wehrmachtu. I oto Wehrmacht zalegający. Wybrzeże Pilicy. Lasy spalskie. Przeciwstawi się nacierającej armii radzieckiej. Wspomagamy przez żołnierzy Własowa, czyli krótko mówiąc Ukraińców. Skąd to się wie? Oto ja, żołnierz pierwszej Armii Wojska Polskiego, w tymże czasie jako odwód Naczelnego Dowództwa Wojska Polskiego stacjonowałem w Włodawie nad Bugiem. I oto 65-osobowa grupa w pełnym uzbrojeniu starych frontowców, a przede wszystkim żołnierzy, którzy znali doskonale język rosyjski. Ze wszystkimi szykanami. Od Włodawy dotarliśmy do Tomaszowa po to, ażeby tu, w Tomaszowie, zająć koszary i inne obiekty dla podczyt odwodów Naczelnego Dowództwa Wojska Polskiego. A więc maszerowaliśmy razem wspólnie z 11 Korpusem. Korpus nacierał, a my razem z nim. Dotarliśmy do Tomaszowa, zrobiliśmy swoje. Korpus wspomagany przez lotnictwo, Korpus Kawalerii i 33. Armię Radziecką nacierał na Tomaszów. Zwiadowcy pracowali już na zapleczu. Wskazywali cele. Lotnictwo bombardowało cele. A więc Tomaszów 17 na 18. Ze środy na czwartek był miastem piekła. I oto pierwsze 5 czołgów radzieckich przedostało się przez most kolejowy. Uszkodzili 2 transporty i zajęli pozycję obronną, wyczekując na następne. Niemcy dowiedzieli się, że Rosjanie są w Tomaszowie. Po płochu wysadzili wszystkie mosty. Uszkodzili i kolejowy. Rosjanie go szybko naprawili i cała brygada i część 20
zmotoryzowani przyprawili się mostem kolejowym. Inni za Brzostówką i za Kaczką forsowali Pilice. Nie wiem dokładnie, nie byłem, się tym nie znam, ale był tu u nas w świętej pamięci pułkownik milicji, który jako chłopak prawdopodobnie wskazał miejsca za Brzostówką, gdzie przyprawiły się jednostki, czyli krótko mówiąc czołgi rosyjskie, albo inaczej radzieckie. Szanowni Państwo, to jest historia. Historię można opowiadać nie w dniu dzisiejszym. Mogę tego powiedzieć to, że korpus radziecki został wyróżniony orderem Suworowa, a o godzinie 23 tegoż samego dnia, 18 stycznia roku 1945 w Moskwie oddano 24 salwy z 320 dział artyleryjskich na zew wyzwolenia Tomaszowa Mazowieckiego i ziemi tomaszowskiej. Pokonanie obrony, pokonanie tych wszystkich związanych z oporem przeszkodami Pilicy i wyzwolenie Tomaszowa Mazowieckiego. O Tomaszu, to Tomaszowi samym poległo 80 żołnierzy. O ziemię tomaszowską reszta w sumie leży na naszym cmentarzu prawosławnym 226 żołnierzy armii rosyjskiej. 39 110 żołnierzy to leży i 68 45 roku, którzy zginęli na polu chwały. Cześć ich pamięci, szanujmy tych, którzy oddali życie za niepodległość.